Czy fakt, że Ukraina przed waszym meczem już była pewna awansu tego, że wygra ten turniej, wpływało na was jakoś demotywująco? Nie, myślę, że nie, ponieważ wiedzieliśmy, że cały czas jakaś tam mała szansa jest ze względu na to, że przy zdobyciu 7 punktów i nie wzięcia udziału w olimpiadzie przez drużynę z Białorusi, my byśmy wtedy wskoczyli, jakby widząc, jak grały inne grupy. Także na pewno nie byliśmy zmotywowani, ale no, czegoś dzisiaj zabrakło. A czy po tym dobrym występie z Estonią, gdzie zachowałeś czyste konto, liczyłeś na występ z Ukrainą, czy już wcześniej była podjęta decyzja, że wtedy będzie bronił Maciek? Nie, my już przed turniejem usiedliśmy z trenerami i wiedzieliśmy wszyscy, że 3 mecze to jest w takim krótkim okresie czasu, to jest dość duży wysiłek. Także taka była decyzja trenerów i myślę, że nie możemy się tutaj doszukiwać jakichś tam drugiego dnia. A czy w trakcie meczu z Ukrainą trener rozważał na przykład zmianę bramkarza podczas rzutów karnych? Bo z tego co wiem, to właśnie miał taki dylemat i czy z tobą w ogóle dyskutował? Pytał cię o to, czy konsultował się z tobą co do tej decyzji? Nie, myślę, że ogólnie nie było tego w planie. Maciek był rozgrzany, tak? Także jeszcze jakby tam była inna sytuacja, że może pierwsze 2 karne gdzieś by strzelili, my byśmy strzelili, to można wtedy takie coś próbować, ale dla mnie chyba pierwszy karny też był przez Maćka obroniony. Także myślę, że też tutaj nie możemy nic takiego właśnie się doszukiwać. A czy pomimo tego niezadowalającego wyniku możecie z tych meczów jakieś pozytywy wyciągnąć? Nie wiem, czy pozytywy, ale na pewno wnioski musimy i będziemy wyciągać. Myślę, że będąc w roli faworyta, powinniśmy mieć może inaczej nastawione głowy. Wiedzieliśmy na pewno, że wszystkie drużyny, które będą grać przeciwko nam, wiedzą, że jesteśmy drużyną z elity i będą podwójnie zmotywowani. No i niestety, można powiedzieć, że tego nie udźwignęliśmy, tak? I teraz na pewno jest to duże rozczarowanie i taki gorzki smak porażki dla nas. A czy te mecze były dla was takim sprawdzianem przed w meczach o stawkę? Myślę, że prawdziwym sprawdzianem były dla nas mecze w następnej rundzie. Tutaj tak naprawdę no, nie możemy mówić o niczym innym jako o porażce i o wielkim zawodzie. A czy ten twój występ, kiedy wskoczyłeś w buty Johna Murraya, może ci jakoś pomóc zwiększyć twoje szanse na bycie jedynką w przyszłości? Ciężko odpowiadać mi takie pytania. Ja wiedziałem jedąc tutaj na kadrę, że Johnny ma problemy zdrowotne. Wiedzieliśmy, że Tomasz nie dostał paszportu, także będzie to spoczywać na mnie i na Maćku. Też również będziemy to na pewno analizować, te nasze występy, gdzieś ten dzisiejszy mój mecz. Bo jednak był przegrany, tak? Czyli coś tam było nie tak.